Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad Skandynawią i zachodnią częścią Europy oraz nad Wyspami Brytyjskimi układ wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. To właśnie one będą kształtować pogodę również nad Polską. Do kraju napłynie chłodna i wilgotna masa powietrza. Dziś pogodnie nad zachodnią Europą i Skandynawią. Na pozostałym obszarze dużo chmur i opady deszczu. Najchłodniej w Warszawie 8 stopni Celsjusza, a najcieplej w Madrycie 28. I zerknijmy na mapę Polski. Tu czeka nas typowo jesienna aura. Dziś niemal w całym kraju pochmurno i deszczowo. Najmocniej będzie padać na wschodzie. Niewielkie przejaśnienia jedynie w okolicach Szczecina. A w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 4-6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 10-11 na zachodzie. Powieje silny i porywisty wiatr z północy. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1019 hektopaskali. A już teraz szczegółowa prognoza pogody. Zapraszam.